Dzień dobry, kolejny odcinek programu Espresso. Dzisiaj moim gościem jest Dariusz Karwiński, kandydat na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego w wyborach samorządowych 2018. Witam w studiu. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. No właśnie, pan Dariusz Karwiński postanowił w tych wyborach powalczyć o urząd, najważniejszy urząd w Ostrowcu Świętokrzyskim, urząd prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Zacznę od takiego pytania. Czy ta decyzja była trudna? Czy decyzja wymagająca odwagi i skąd pomysł, aby właśnie w ten sposób włączyć się w wybory samorządowe? Pani redaktor, paradoksem szczęśliwego życia jest to, że trzeba podejmować trudne decyzje. Trudne, odważne i one towarzyszą nam codziennie. Z mojego doświadczenia zawodowego wiem, że bardzo często są to decyzje, które nie mogą być podejmowane pod wpływem emocji, pod wpływem stresu, czy działania, bo ktoś tak chce. Czyli rozumiem, że decyzja na pewno przemyślana. Absolutnie tak. Decyzja bardzo przemyślana. Decyzja też, przepraszam za kolokwializm, przegadana, wynikająca z poparcia i z tego, że osoby, które były w moim otoczeniu, moje koleżanki i koledzy ze stowarzyszenia, postawili na mnie od w zasadzie początkowego okresu mojego funkcjonowania wśród nich, a w tym końcowym okresie pani Monika Borek i pan Robert Martynowski zdecydowali, że to jednak ja będę optymalnym kandydatem. To przepraszam, że przerwie, wyjaśnijmy telewidzom, bo może nie każdy śledzi losy lokalnych działań na rynku politycznym. Pan jest kandydatem, którego popiera Stowarzyszenie Samorządność i Przedsiębiorczość. Dokładnie. Stowarzyszenie o 15-letnim stażu, działające wśród samorządowców i przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim przede wszystkim. Idziecie Państwo do wyboru, zarejestrowaliście komitet i wystawiacie kandydatów na listy zarówno miasta, jak i powiatu. Dokładnie tak. A Pan będzie tym, który powalczy o urząd prezydenta. No i wracamy do Dariusza Karwińskiego, którego mieszkańcy nie kojarzą z samorządem. Czy Pan miał w swoim życiu jakąś przygodę, wątek, który połączył Pana drogi właśnie z samorządem, czy też debiut? Pani redaktor, kojarzą mnie mieszkańcy wbrew pozorom. Nasze ostatnie spotkania z mieszkańcami, które między innymi dzięki medium, którym Pani dysponuje, zostały zauważone, okazuje się, że kojarzą mnie i młodzi, i seniorzy, że mnie rozpoznają i to, że obiegowa opinia jest taka, że jestem osobą nieznaną, jest chyba troszkę niezgodna z prawdą. Absolutnie mój udział w stowarzyszeniu, czy moje zaangażowanie się w to, co robi stowarzyszenie, to moją rozpoznawalność przyniosło przy wydatnym wysiłku mediów, przyznaję i tu bardzo za to dziękuję mediom ostrowieckim, ale chciałem powiedzieć, że to nie koniec. Ja dalej będę działał. Wierzymy w Ostrowiec, wierzymy w to, że Ostrowiec zasługuje na więcej. Panie Dariuszu, zatrzymajmy się, bo ja wiem, że Pan w tej chwili chce wszystkich przekonać do swojego programu, do tego, że warto w Ostrowiec uwierzyć. O tym Pan zaczął, ale do tego jeszcze wrócimy. Zatrzymajmy się na chwilę przy samorządzie. Pan pracował zawodowo gdzieś w samorządzie, przy samorządzie, może parę słów właśnie. Oczywiście. Zakładając, że wszyscy już znają Dariusza Karwińskiego, bo faktycznie nasza telewizja często jest obserwatorem tego, co Stowarzyszenie Samorządność i Przedsiębiorczość robi. W ostatnim czasie tych działań jest dużo. Troszkę mam wrażenie, że zmieniliście Państwo podejście do samego zorganizowania się w stowarzyszeniu, wyszliście na ulicę, pojawiacie się, to widać, ale o samorządzie wolę porozmawiać w takim kontekście zawodowym. Czy pan pracował w samorządzie? Tak, miałem po zakończeniu swojej kariery żołnierza zawodowego, miałem przyjemność pracować dla samorządu, dla gminy Kunów, gdzie zajmowałem się między innymi zarządzaniem kryzysowym i sprawami obronności. Wykonywałem te zadania jakby na korzyść tej gminy, a oprócz tego
całkiem jakby jeszcze nie myśląc o tym, że mogę zaistnieć, że będę miał taką okazję i taki przywilej zaistnieć w samorządzie, rozpocząłem rok temu studia samorządowe w Lublinie na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji o kierunku administracja, a o specjalizacji samorząd i ochrona środowiska, więc jakby nie przewidując mojego dalszego tutaj działania w naszym mieście, przytrafiło mi się, że tak powiem, to, że wybrałem akurat taki kierunek, który bezapelacyjnie pytam dzisiaj... Pytam się, że ten wybór nie był taki przypadkowy, że jednak samorząd gdzieś tam w tyle głowy był, bo tutaj też informacja, ja nie pytam na razie o życiorys Dariusza Karwińskiego, ale jest pan zawodowym żołnierzem. Tak. Zakończył pan służbę w wojsku i dokładnie. Mundur zamienił na garnitur. Dokładnie tak. Ale właśnie, ten garnitur wpasowywał się w samorząd, czyli co? Samorząd według Dariusza Karwińskiego. Chciałbym, żeby ten samorząd, pani redaktor, przestał być przez mieszkańców przede wszystkim odbierany jako budynki i urzędnicy. Żeby samorząd był dla mieszkańca, żeby samorząd w rozumieniu mieszkańców to byli ludzie, których oni wybrali, bo tak naprawdę to mieszkańcy decydują o tym, kto z nas w tym samorządzie zasiądzie. I żeby samorząd przestał być postrzegany jako instytucja ustawowa, a jako instytucja ludzka. Czyli ktoś, kto tam jest, ja do niego mogę pójść i moje problemy, moje potrzeby zostaną zrozumiane i rozwiązane. Oczywiście, i to trzeba podkreślić, samorząd ma pewne ograniczenia, bo nie istnieje sam dla siebie. Są instytucje nadrzędne, są samorządy nadrzędne, jednak na naszym tutaj obszarze, mówię o obszarze miasta, gminy, i w obszarze powiatu mamy dwie takie instytucje samorządowe, czyli gminę i powiat, które powinny ze sobą współpracować i ich działania powinny być wspólne i spójne na korzyść mieszkańców. Panie Darku, w tym tygodniu sporo rozmawiam w tym studiu właśnie o samorządzie. Samorządzie, który ma ponad 27-letnią tradycję, jeśli chodzi o miasto, 20-letnią tradycję, jeśli chodzi o samorząd powiatowy. I są to instytucje, są to organy administracyjne bardzo mocno obwarowane przepisami, ustawami. Pan mówi o samorządzie, który chciałby pan stworzyć. A ja zapytam teraz tak, jak pan widzi ten funkcjonujący samorząd? Czy ten samorząd wymaga jakiejś rewolucyjnej zmiany? Pani redaktor, gdybym nie widział potrzeby zmian, pewnie nie startowałbym w wyborach, w najbliższych wyborach samorządowych. Więc widzę takie potrzeby, natomiast daleki jestem od prowadzenia jakichkolwiek rewolucji. Zawsze stawiałem na kompromis, na dogadywanie się i na ewolucyjne zmiany. Więc zmiany, które ja widzę, bardzo dużo z nich, z tych moich propozycji będzie wynikało między innymi z naszych rozmów z mieszkańcami, które są absolutnie pomocne. No właśnie, bo co 4 lata, teraz to troszeczkę się wydłuży, bo będzie co 5, ale co 4 lata jednak dochodzi do pewnych rewolucji, chociażby tych personalnych. Opcja, która wygrywa, wprowadza swój schemat, swój styl, i to organizacyjny, kadrowy, pojawiają się nowe pomysły. Czy pana zdaniem takie rewolucjonizowanie, wyburzanie, zaczynanie wszystkiego od nowa, to jest dobra metoda, czy lepiej inaczej? A jeśli inaczej, to jak? Jeszcze raz powtórzę i z całą mocą, panie redaktor, podkreślę. Nie rewolucja. Naprawdę nie rewolucja. To, co się dzieje w samorządzie, to, jak samorząd funkcjonuje, naprawdę nie zależy tylko i wyłącznie od ludzi, którzy w nim pracują. Bardzo dużo zależy od lidera. Proszę pamiętać, że liderem musi być osoba naprawdę uczciwa, profesjonalna, reprezentacyjna, osoba, która będzie potrafiła współdziałać z ludźmi w tym samorządzie, która będzie potrafiła powiedzieć, nie mówić naprzód, tylko ze mną, która będzie zachęcała ludzi, swój zespół, żeby szedł razem z nim, czy z nią, żeby razem pracować dla mieszkańców. Zarządzanie takiego typu, takiego bardzo hegemonistycznego, bym powiedział, że ja mówię, wy macie robić, chyba troszkę przychodzi do lamusa. Być może dobre to jest w strukturach siłowych, natomiast w samorządzie, gdzie pracujemy z reprezentantami mieszkańców, to kierowanie, to przywództwo musi wyglądać troszkę inaczej. To zapytam teraz tak. Czy prezydent miasta to urzędnik czy menadżer? Panie redaktor, menadżerowie i urzędnicy potrzebni są i wspaniale sobie poradzą z takimi prostymi sprawami.
codziennymi sprawami, powiedziałbym. Prezydent miasta to troszkę przywódca jednak. Zresztą, jeśli pani pozwoli, przytoczę słowa Margaret Thatcher, która o przywództwie mówiła tak. Mówienie o tym, że jest się przywódcą, to tak jak mówienie o tym, że jest się damą. Jeśli się o tym mówi, to znaczy, że się nie jest. Więc to musi być osoba, oprócz oczywiście odpowiedniego wykształcenia i rozumienia problemów i potrzeb społeczeństwa, która będzie potrafiła przede wszystkim rozumieć to, co robi. Rozumieć obszar, rozumieć teren, rozumieć ludzi, rozumieć otoczenie, w którym żyje. Czy pana dotychczasowe zawodowe doświadczenia mogą przydać się właśnie w takim samorządzie, o którym teraz pan mówi? Myśląc nad podjęciem tej decyzji, czyli jakby analizując wszystkie za i przeciw, uznałem, że tak, że jak najbardziej. Przez prawie 30 lat pracy, bo swoją edukację wojskową zacząłem w wieku lat 15, byłem w jakiś sposób kształtowany. Odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzi bardzo często w moim przypadku. Punktualność, dotrzymywanie słowa, uczciwość, odpowiedzialność na potrzeby i na problemy ludzkie. Ja bardzo często z ludźmi, nawet będąc w mundurze, o tym rozmawiałem. Proszę pamiętać i część mieszkańców już na pewno o tym wie, że jestem weteranem dwóch operacji wojskowych w Afganistanie i w Iraku, które kształtują osobowość bardzo mocno. Daje to takie poczucie pewności za to, że decyzje, które się podejmuje, oprócz tego, że są odważne, są bardzo przemyślane i zgodne z tym, co jest oczekiwane. Przeniesienie tego na grunt samorządowy, w mojej ocenie oczywiście, bezapelacyjnie pozwoli na to, że samorząd, którym ja będę kierował, będzie mógł w bardzo dobrym stopniu odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Czyli samorządowiec, według definicji Dariusza Karwińskiego, to osoba, która odważnie podchodzi do problemu i ponosi 100% odpowiedzialności za podjętą decyzję. Oczywiście należy podkreślić, że oprócz tego, że jest to taki wniosek, który możemy jakby wysnuć z naszej rozmowy, jest to również zapisane ustawowo, że samorząd jako tako, terytorialny, to jest prawo i przywilej do podejmowania decyzji, za które się odpowiada, a podejmuje się jej w imieniu mieszkańców. Wie pan, coraz częściej obserwując działania samorządowców, i nie mówię tutaj o Ostrowcu Świętokrzyskim, mówię globalnie, jest moda na tak zwane delegowanie nie uprawnień, a odpowiedzialności. Obarczanie poszczególne komórki odpowiedzialnością. No właśnie, a w samorządzie według pana, do którego pan chciałby dążyć, co z tą odpowiedzialnością? Panie redaktor, samorząd jako instytucja jest oczywiście jednostką organizacyjno-prawną, gdzie jest struktura, która odpowiada za poszczególne działy. Proszę pamiętać, że samorząd zajmuje się 20 różnymi obszarami, więc ja nigdy nie powiem, że ja jestem omnibusem i wiem wszystko. Ja ze sobą chcę wprowadzić do samorządu taki zespół, takich specjalistów, ludzi z doświadczeniem mniejszym i większym, o różnym wykształceniu, różnym stopniu dotychczasowego doświadczenia życiowego, co jest bardzo ważne, który w podejmowaniu tych decyzji będzie mi pomagał. Proszę pamiętać, że prezydent to jest tak naprawdę organem wykonawczym, organem decydującym czy wprowadzającym w życie, w mieście jest rada ustawy, uchwały, jest rada miasta, czyli bezpośredni przedstawiciele naszych mieszkańców z poszczególnych osiedli. Są to ludzie, którzy z nimi żyją na co dzień. Powinni być. Czyli rozumiem, że ważne do zbudowania prawidłowo funkcjonującego samorządu jest nie tylko to najwyższe stanowisko, prawda, ta funkcja reprezentacyjna również, ale również skupienie się na tym, kto będzie zasiadał w Radzie Miasta czy w Radzie Powiatu. Oczywiście wiem, absolutnie, że SIP swoją drużynę wystawi, ale powiedział pan tutaj takie zdanie, że chciałbym wprowadzić do samorządu nowych ludzi i tak dalej, ale nasze samorządy mają świetnych fachowców, ludzi, którzy od wielu lat, czasami od samego początku funkcjonowania po reformie, prawda, samorządu, mają specjalistów z doświadczeniem. Te osoby pan by odsuwał? Absolutnie nie. Panie redaktor, nawet na moim profilu facebookowym ja pozwoliłem sobie i napisałem to dość wyraźnie, że u mnie, u prezydenta Dariusza Karwińskiego, każdy ma czystą kartę. W tym sensie, że ja wiem, że już plotki takie chodzą, że przyjdzie Karwiński i będzie zwalniał.
Proszę w to nie wierzyć. Ja naprawdę przez lata swojej dotychczasowej pracy zawsze starałem się postępować bardzo roztropnie i rozsądnie. Zawsze przemyślanie. Jeśli ktoś straci pracę, to na pewno nie z tego powodu, że przyszedł Karwiński. Być może z innych powodów, które będą jakby prawnie i organizacyjnie uzasadnione. Na dzień dzisiejszy nic takiego nie zakładam. Jeśli są specjaliści, jeśli oni do tej pory dobrze pracowali, mają wyniki i są te wyniki dobrze odbierane przez mieszkańców, bo to już mieszkańcy wystawiają nam ocenę, nie my sami sobie tak naprawdę, to ja tych obaw absolutnie nie rozumiem. No właśnie, idzie Pan ze Stowarzyszenia Samorządność i Przedsiębiorczość, to jest taka grupa, która doskonale wie, jak wygląda rynek pracownika i jak wygląda rynek pracodawcy. Dziś mamy kłopot z fachowcami, bo oni albo wyjeżdżają do dużych ośrodków, gdzie robią kariery, albo wyjeżdżają z kraju. Ostrowiec ciągle boryka się z problemem inwestorów, tworzenia nowych miejsc pracy i z tym, o czym wszystkie media mówią głośno. Zatrzymanie młodych ludzi w Ostrowcu. Czym przyciągnąć? Ja nie chcę teraz rozwodzić się nad Pana programem wyborczym, nad tymi 20 obszarami samorządu, bo tak naprawdę o tym powinniśmy rozmawiać, ale myślę, że jeszcze będzie okazja, że spotkamy się i oczywiście o parę tych kwestii będę dopytywała. Na razie startuje Pan. Już za chwilę oficjalnie konwencja i przedstawienie list samorządu i przedsiębiorczości. No i właśnie, jakimi ludźmi powinniśmy w tej chwili otaczać samorząd, żeby te założenia, zatrzymać młodych, tworzyć nowe miejsca pracy, realizować? Rada Miasta, Rada Powiatu, Radni. Co w tym temacie Pan tutaj chciałby właśnie przekazać? Kogo wybierać? Pani redaktor, my w naszym komitecie wyborczym postawiliśmy na różnorodność. U nas znajdzie Pani i mechanika samochodowego, i dyrektora, i kierownika, i pielęgniarkę. Więc staraliśmy się dobrać ludzi, dobrać zespół, który będzie mógł odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, jeśli nie we wszystkich, to przynajmniej w większości obszarów, za których gmina jest odpowiedzialna. Pozwoli nam to na co? Pozwoli nam to na to, że ci ludzie, którzy pochodzą od mieszkańców, proszę pamiętać, że większość naszych kandydatów nie jest członkami stowarzyszenia, a jest w naszym komitecie wyborczym, bo nasz program przedstawiony i nasze propozycje... Czyli żeby startować z SIP-u, niekoniecznie trzeba być członkiem organizacji? Nie trzeba być członkiem. Nie trzeba być członkiem organizacji, natomiast trzeba zaakceptować program, który my przedstawiamy, który proponujemy mieszkańcom. I osoby, które idą z nami do wyborów, nasze kandydatki, nasi kandydaci, nasz program zaakceptowali. Więc mamy jakby nadzieję i wierzymy w to, że przeniesie się to po wyborach dla osób, które zasiądą w jednym czy w drugim samorządzie, bezpośrednio na realizację potrzeb i minimalizację problemów, jakie dzisiaj, o jakich dzisiaj mieszkańcy nam mówią. Radny to reprezentant właśnie takiej grupy społecznej. Rozumiem, że program, który przygotowywaliście, przekonuje tych ludzi, którzy od Was startują. To jest tak, oczywiste. Ale wchodzicie też jako konkurencja. Notowania obecnego prezydenta są wysokie. Społeczeństwo wydaje się być zadowolone ze sprawowania władzy przez urzędującego prezydenta. Na czym ta konkurencyjność Wasza polega? Przede wszystkim dziękuję, że użyła Pani słowa konkurencja. To bardzo dobrze, bo przestajemy mówić o tym, czy ktoś jest kogoś przeciwnikiem. Konkurujmy, bo to jest zdrowe, bo to jest demokratyczne, a nie bądźmy dla siebie przeciwnikami. To jest jeden też z naszych punktów programowych, kiedy mówimy o tym, żeby zakończyć niespójność działań między samorządem gminnym i samorządem powiatowym. Właśnie dlatego, żeby zacząć być konkurentami, a przestać być przeciwnikami. Ale proszę pamiętać, że jednocześnie samorząd powiatowy to jest samorząd pomocowy, czy taki, który pomaga samorządowi gminnemu, bo jest to jednak samorząd wyższego szczebla, chociaż wciąż lokalnego i terytorialnego. To po pierwsze. Po drugie, tak działa demokracja. Jest osoba, która dzisiaj pieści ten urząd, piastuje ten urząd prezydenta miasta, ma wysoką ocenę u mieszkańców. Być może my rozmawiamy też z mieszkańcami i mamy troszkę inny odbiór. Mieszkańcy mówią nam o bardzo wielu problemach, które
które my będziemy chcieli minimalizować. Ja właśnie o te problemy chcę podpytać, bo tak. Wszyscy mówią, że jest tak pięknie, to skoro jest tak dobrze, to jakie mamy problemy i czy może Pan dzisiaj, przed dzień tego oficjalnego startu, powiedzieć, że przede wszystkim chcecie się skupić na jakimś rozwiązaniu właśnie problemów, tych najważniejszych, o których słyszycie na ulicach? No dobrze, to kilka z nich mogę zdradzić, bo rozumiem, że mieszkańców też to interesuje. Zresztą my jakby analizując te sprawy, te problemy zauważyliśmy, ale mieszkańcy je potwierdzają. Problem chociażby bezpieczeństwa, problem związany z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Ona ma być bardziej widoczna, ona ma być bardziej ludzka i zaangażowana w to. Ale nie zlikwidowana? Absolutnie. No, panie redaktor, osoba z tak długim stażem w mundurze, gdyby w swoich założeniach programowych miała likwidacja jednostki, która ma to bezpieczeństwo mieszkańców zapewnić, byłaby troszkę chyba... Pytam o to, bo wiele samorządów jednak likwiduje albo mówi o likwidacji, żeby te kompetencje przerzucić na policję z powrotem, prawda, i tak dalej. Dlatego pytam, czy właśnie jeśli bezpieczeństwo, to... Absolutnie Straż Miejska w mojej ocenie i absolutnie współdziałająca z policją. Proszę sobie wyobrazić, zresztą informacje na ten temat są ogólnie dostępne. Gminy, które polikwidowały Straż Miejską, dzisiaj borykają się z dużymi problemami. Czyli bezpieczeństwo. Dalej, będę trochę przyspieszać. Na przykład edukacja, czyli szkoły, przedszkola, szkoły podstawowe, no i kończące jakby swoją bytność, swój byt, gimnazja, tak? I nie mówię tu o tym, że dzieci są źle uczone, mówię tu o tym, że jest niestabilna sytuacja nauczycieli. Że nauczyciele mają umowy krótkookresowe, że nauczyciele muszą do ostatnich dni wakacji czasami czekać na to, żeby tą umowę Ale na kolejny rok dostać. To jest jednak w dużej mierze odpowiedzialność rządu i pomysły rządowe. Gminy są wykonawcą niektórych rządowych poleceń, tak, powiem na skróty mówiąc. Natomiast tak, bezpieczeństwo, edukacja, rozumiem, że priorytety. Co jeszcze? Młodzież. Uciekająca młodzież. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to tylko problemem naszego miasta. Natomiast czujemy, że jest to problem, którym pilnie należy się zająć. Mamy pomysły, które pozwolą zatrzymać młodzież, która się szykuje do wyjazdu, a być może też wróci młodzież, która już wyjechała. Chcemy postawić na młodzież, żeby młodzież zaangażować w działanie. Ja sam, ponieważ mam dwóch dorosłych synów, ale jeszcze młodzieżowców, wydaje mi się, że mam dobry kontakt z tą młodzieżą. Oni ze mną rozmawiają. Mieszkają w Ostrowcu? Obaj synowie mieszkają i pracują i uczą się w Lublinie. Ale no właśnie, czy wrócą do Ostrowca? No pewnie tak, jak będą mieli gdzie. Jak będą mieli do czego? Bo dom mają i zawsze będą mieli. Młodzież tak? Mówi po co? Tak, młodzież mówi po co. To jest bardzo popularne, ja też to słyszę. I proszę mi wierzyć, jak zapytałem około 30-letniego mieszkańca naszego miasta, czy wie, gdzie się spotyka młodzież w Ostrowcu, to nie wiedział. To ja mu powiedziałem, że są to myjki samochodowe, że jest to na przykład pasaż na Słoneczku, dlaczego młodzież tak rzadko chodzi na dyskoteki w naszym mieście, bo nie czuje się bezpiecznie na tych dyskotekach. Więc ja oczywiście teraz uogólniam to, co mówią mieszkańcy, co mówi do mnie młodzież, bo tych punktów takich szczególnych, których dotykają, jest bardzo dużo. Ale są to rzeczy, którymi naprawdę będziemy chcieli się zająć. Ale jednak na pierwszym miejscu rozumiem, że te sprawy takie bardziej wynikające z polityki prorodzinnej, polityki socjalnej, a społecznej. Społecznej, tak. A co z gospodarką? No bo żeby młodzi ludzie mieli po co wracać, żebyśmy mieli argumenty do przekonania młodego, zbuntowanego człowieka, który marzy o tym, żeby wyrwać się chociażby spod skrzydeł rodziców, to musimy mu zaoferować konkretną propozycję, na przykład pracę. Tak jest. I podsumowując tę bardzo wstępną rozmowę, panie Dariuszu, jak przyciągnąć wielkie marki albo tych, którzy mają pomysł na inwestowanie w Ostrowcu i przekonać ich. Są próby scalania terenów inwestycyjnych, przygotowania gruntu, różne narzędzia, o tym obecny prezydent mówi, o tym mówią władze wojewódzkie. No i właśnie, co państwo tu konkretnego mają? No tak, no wszyscy o tym mówią. Czas na działanie.
Do tej pory pewnie tych część, działań pan nie zauważa? Może nie to, że nie zauważam, bo działania oczywiście jakieś są. I po raz kolejny potwierdzę, nie wszystko, co się dzieje złego, nie za wszystko odpowiada samorząd lokalny, bo to tak nie jest. Nie mówię oczywiście też o ostrowieckim, tylko, tylko ogólnie. Zresztą sama pani zauważyła, że władze krajowe mają bardzo mocny wpływ na to, czy decyzje krajowe. Absolutnie tak. My w naszym stowarzyszeniu szukamy różnych form i perspektyw na to, żeby coś dobrego się wydarzyło. Czy mając przy sobie przedsiębiorców, łatwiej jest takie analizy robić? Oczywiście, że tak. Oczywiście, tym bardziej, że ci przedsiębiorcy, zdecydowana większość z nich ma bardzo bogate doświadczenie w tej pracy, którą wykonuje, ale także w kontakcie z samorządem. Więc oni też mówią, słuchajcie, nie działa to, to mogłoby być lepiej, to działa świetnie, to trzeba zostawić lub jakoś unowocześnić. No bo pamiętajmy, że czasy bardzo szybko się zmieniają. Prawo zmienia się bez mała codziennie, więc przedsiębiorcy chcą za tym nadążać. My chcemy postawić na to, żeby ściągnąć do naszego miasta inwestorów, którzy będą dawali dobrze płatne, konkurencyjne stanowiska pracy. Ja specjalnie powiedziałam o tych wielkich markach, tak. Bo w mentalności, zwłaszcza młodych ludzi, jest, że jakby tu w Ostrowcu, prawda, przyszedł wielki koncern i powiedział, że robi tutaj swoją filię, czy otwiera tutaj swój oddział, czy na przykład salon samochodowy, o, to wtedy jest wiarygodność na rynku. Ale z doświadczenia wiemy, że nie zawsze te wielkie logotypy są takie wiarygodne, że czasami ci, którzy tworzą miejsca pracy tu lokalnie, jeśli mają dobry grunt, to zatrudniają setki osób i są naprawdę na rynek lokalny wystarczającą grupą, która może powalczyć o nowe możliwości dla młodych ludzi. Oczywiście. Nie ruszę dzisiaj seniorów, bo czas niestety... No, przykro mi. Także seniorzy muszą mi wybaczyć. Do tych tematów bardzo chętnie powrócimy. Póki co w sobotę poznamy... Mam nadzieję, że poznamy wszystkich, którzy zdecydowali się poprzeć pana osobę na urząd prezydenta i iść do wyborów samorządowych pełni pomysłów, tak nowego jest. Spojrzenia. Zatem dzisiaj mówię dziękuję i do zobaczenia, kiedy będziemy rozmawiali już o konkretnym programie. Czy program zostanie również przedstawiony wkrótce? Główne założenia programowe zostaną oczywiście przedstawione w czasie konwencji. No, jakby jest to naturą konwencji, że otwarcie już powiemy o tym, co proponujemy. Natomiast oczywiście szczegóły będą przekazywane przez naszych kandydatów na radnych, do Rady Miasta, do Rady Powiatu i oczywiście przez moją skromną osobę też w spotkaniach z mieszkańców, które absolutnie się nie skończyły, będą trwać. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, w jak największej liczbie miejsc. To ja proponuję, aby nasza kolejna filiżanka kawy była w towarzystwie pana osoby, a na stole program samorządności i przedsiębiorczości. Bardzo proszę. I bardzo będziemy proszę. O tym rozmawiali. Dziękuję oczywiście. Za uwagę, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.